Cześć, z tej strony Miłoż. witam Was na kanale Perfumolog i dzisiaj znowu rzucimy sobie okiem na Wasze perfumowe zbiory. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem kolekcji, które otrzymuję na maila. Jest ich tak dużo, że niestety nie jestem w stanie pokazywać je w miarę na bieżąco. Jest ich więcej niż mogę pokazać podczas jednego materiału, dlatego też musicie uzbroić się w cierpliwość. Wszystkie pojawią się oczywiście na kanale, natomiast nie wiem kiedy, ponieważ publikuję zdjęcia w kolejności chronologicznej, w takiej jak zostały do mnie nadesłane, a jest ich naprawdę sporo. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was zachęcić do zapoznania się z ofertą sklepu zapachniści.pl, który jest partnerem mojego kanału, sklep ten posiada w swojej ofercie odlewki Dekanty Perfum od pojemności 3 ml wzwyż. Ale posiadają również niepełne flakony, więc jeżeli chcielibyście przetestować dane perfumy lub kupić mniejszą ilość płynu, nie wydając przy tym pieniędzy na pełny flakon, to jest to miejsce, które powinniście odwiedzić. Link do sklepu zostawię Wam w opisie pod filmem. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Jest to dla mnie naprawdę bardzo pomocne. Pomaga mi w rozwoju kanału. Jeżeli więc doceniasz to, co robię, podobają Ci się moje materiały, to kliknij, proszę, przycisk subskrybuj. A teraz już przejdźmy do kolekcji numer jeden. Jak widzicie, jest to połączenie klasyki, zresztą bardzo fajnej klasyki, e, z pachnidłami znacznie nowszymi. E, jak widzicie, na pierwszym planie stoi Adidas Active Buddies. E, jest to zapach, który kiedyś był bardzo popularny. E, wydaje mi się obecnie, że wiele osób używa go raczej z sentymentu, ale moim zdaniem jest to wciąż dobre pachnidło w bardzo niskiej cenie. Ponadto dwa flakony Bossa, Job Om, perfumy, które chyba zna każdy e, i wiele osób zaczyna w ogóle swoją podróż perfumową od e, tych perfum, ponieważ jest to coś dziwnego, oryginalnego, warto te perfumy znać. Ponadto z tyłu chowa się CK1 Shark, e, perfumy, które polecałem Wam e, jako jeden z moich zapachów rekomendowanych na okres zimowy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, kliknijcie w link powyżej. Ale mamy tutaj również zapachy, które są zdecydowanie łatwiejsze w odbiorze, e, takie powiedziałbym typowe crowd pleasery, e, jak chociażby Invictus znajdujący się na środku, poza tym Yves Saint Laurent Why? Ja uważam, że cała ta linia jest bardzo udana. No i co? I widzimy również Pradelon. Jest to zapach jeden z moich ulubionych typowych perfum biurowych. Na mniejszej fotografii widzimy równie ciekawe kompozycje jak z Zino. Jest to zapach bardzo doceniany w perfumowej społeczności. Dość stare perfumy, ale powiedziałbym, że ponadczasowe. Versace, Blue Jeans. Wiele osób zaczyna... Od tych perfum, swoją perfumową przygodę. Był to jeden z moich pierwszych zapachów, jakie zakupiłem. Jest również klon Aventusa, Terdermes. Tych perfum nie trzeba nikomu przedstawiać. Bardzo fajna kolekcja. Na tle monitora widzimy Tom Ford Ombre Leder. Przypuszczam, że może być to kolejny zakup właściciela kolekcji. Jeżeli tak, to gratuluję. I są to świetne perfumy skórzane. Cała kolekcja wydaje mi się bardzo fajna, kompletna, pełna perfum na przeróżne okazje, więc. Tak jak powiedziałem wcześniej, gratuluję, podoba mi się Twój perfumowy zbiór. Przejdźmy teraz do kolekcji numer 2. Widzimy, że niektóre flakony powtarzają się razem z poprzednią kolekcją, jak chociażby Armas Club de Nuit Intense, czyli wspomniany klon Aventusa, ale również Yves Saint Laurent Y. Są to świetne uniwersalne perfumy, polecałem je. Kilka razy na kanale. Szary Boss, czyli ponadczasowa klasyka. Widzimy tutaj również flakon Montal, ale także mansera Wood Lemon Mint, czyli jedna z moich ulubionych manser. Eee, nagrałem o niej swój materiał. Jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, kliknijcie w link powyżej. Eee, uważam, że jest to świetne pachnidło. Valentino Uomo Intense, perfumy, które również polecałem w swoim filmie eee, z rekomendacjami na zimę. Eee, jeden z najlepszych zapachów eee, irysowych, moim zdaniem, w mainstreamie. No i widzimy jeszcze Jean-Paul Gaultier Lemal. To perfumy, które powstały dość dawno, ale również bardzo wysoko jeceniem. Widzimy także Versace Eros, perfumy, które bardzo podobają się otoczeniu, wzbierają komplementy. No tak samo jak w przypadku poprzedniej kolekcji, mamy tutaj wszystko, czego można chcieć od perfum. Zapachy zarówno na okres wiosenno-letni, lekkie, ale także takie, które świetnie sprawdzą się zimniejszą porą. Kolekcja numer 3 wygląda naprawdę pokaźnie, nawet nie wiem od czego zacząć. Ale może zacznę od tego, co mi się bardzo spodobało. Widzimy tutaj Kenzo Jungle Elephant oraz Tom Ford Black Orchid. Dlaczego o tym mówię? Są to zapachy damskie. Ja uważam, że perfumy nie mają płci, dlatego fajnie, że właściciel nie boi się używać również perfum opisywanych jako damskie. Jest tutaj kilka perfum, które naprawdę rzadko można zaobserwować na waszych perfumowych zdjęciach, jak chociażby Lalique Lansumi, o ile dobrze to czytam. Są to perfumy dość niepopularne, a uważam, że świetne. Również Dolce Gabbana Light Blue Sun, bardzo niepopularny zapach. No, a oprócz tego, masa świetnych pachnideł. Widzimy Diorom Intense, perfumy, które wręcz uwielbiam, które często noszę w okresie jesienno-zimowym. Z tyłu stoją trzy flakony i tej miaki, w tym pierwszy, który jest moim ulubionym zapachem letnim. Widzimy również wycofane Lom Ideal w wersji kolon, to ten biały flakon. No, to również znajdują się tutaj zapachy. Takie, które oferują świetny stosunek jakości do ceny, które nie są zbyt drogie, a cenią bardzo wysoko, jak Calvin Klein Obsession. Po prawej stronie stoją dwa flakony Montal, z Terdermes, z takich troszeczkę poważniejszych pachnideł, Benzai For Men Intense, Chanel Egoist. Również perfumy, które raczej już dzisiaj są mniej popularne, a moim zdaniem zasługują na większą uwagę. Ta kolekcja wygląda o tyle ciekawie, że nie ma tutaj takich zapachów maksymalnie popularnych, być może poza Invictusem. Gratuluję kolekcji. Naprawdę, jak czasami patrzę na te Wasze zdjęcia, to jestem pod ogromnym wrażeniem, jak duże są Wasze kolekcje. Gdyby tak porównać je do mojej, to zdecydowanie większość kolekcji, które otrzymuję, są znacznie większe. Mam nadzieję, że nikt z Was się na mnie nie obrazi o to, że omawiam zapachy dość wybiórczo. Nie jestem w stanie omówić każdego z tych zapachów z osobna, albo chociażby połowy tak wielkiej kolekcji, dlatego też. No, skupiam się na tym, aby pokazać Wam te zdjęcia i na tym, abyście mogli zobaczyć swoje kolekcje możliwie jak najszybciej podczas kolejnych filmów o tej tematyce. Rzućmy okiem na kolekcję numer 4. Wydaje mi się, że ten flakonik z przodu obszyty skórą to John Varvato's Dark Rebel. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy to akurat ten zapach. Ja go osobiście nie znam znam tylko podstawową wersję Rebel, która była świetna, ale niestety została wycofana. Po lewej stronie z tyłu widzimy całą rodzinę e, Versace, e, świetne, uniwersalne perfumy, e, również Chanel, Bleu de Chanel wersji Parfum, e, Guerlain, L'Homme Ideal wersji Parfum, świetne perfumy zimowe. Mam wrażenie, że flakon, który stoi na środku, mówię tutaj o Calvin Klein e, Into you to wersja damska, posiadam e, męską wersję i ona korek od góry ma e, niebieski. Oprócz tego widzimy dwa zapachy Perry Ellis 360 Red, czyli perfumy, które często są opisywane jako klon Aqua Gio. Widzimy tutaj również klasykę w świetnym wydaniu, czyli m.in. Lalique Oncre Noir, ale również Rochas Men. Są to perfumy o zapachu Cappuccino, świetny otulacz, jeżeli ktoś lubi bardzo słodkie perfumy. Jest tutaj również 1 Million. I kilka zapachów po lewej stronie, których nie znam. Natomiast wydaje mi się, że kolekcja jest dość ciekawa. Jest tutaj kilka słodkich otulaczy ale również perfum świeżych, także kolekcję uważam za kompletną i bardzo fajną. Przejdźmy teraz do kolekcji numer 5 i tutaj jest naprawdę na bogato. Pierwszy zapach od lewej strony to Zerdow Lira, i niestety nie znam tych perfum. Natomiast drugi flakon to coś wspaniałego. Jest to Idol de Luban. Albo Lubin, przepraszam, nie wiem jak wymawia się tą nazwę. Natomiast jest to przepiękna kompozycja pełna rumu, szafranu, nut drzewnych, delikatnego kadzidła, no coś po prostu pięknego. Stoją tutaj również dwa dość popularne zapachy od Toma Forda. Natomiast patrząc na całą kolekcję, mam wrażenie, że właściciel jest fanem nut alkoholowych w perfumach, bo widzimy tutaj również Kilian Angel's Share. Jest to świetny zapach, który w otwarciu ma genialną wręcz nutę koniaku. E, niestety, zapach ten z czasem mocno się wysładza. Jest tutaj sporo cynamonu, pralin. E, dla mnie są to przepiękne perfumy, ale głównie w otwarciu. Jest to również zapach, który uwielbia moja koleżanka Dominika, którą mogliście już kiedyś zobaczyć na kanale. E, jeżeli nie, to kliknijcie w link powyżej. Kolejny zapach to nasomato baraonda. Moim zdaniem jeden z najlepszych alkoholowych zapachów, jakie kiedykolwiek wąchałem. Dwa Muglery, Pure Hawan, którego nie jestem fanem, natomiast Pure Malt bardzo lubię. No i dwa ostatnie zapachy to już klasyczne pachnidła, które również chyba wszyscy znają. To, co najbardziej przyciąga mój wzrok w dolnym rzędzie, to Maison Francis, Kourg-Jan, Rouge 540 w ogromnej butli. Obok stoi Ameris, perfumy, które testowałem całkiem niedawno. Dwa flakony Byredo. Ja ostatnio jestem zakochany w zapachu tej marki, który nosi nazwę Gypsy Water. Genialne perfumy z nutą drzewa sandałowego. Widzimy również jeden taką Eldo o nazwie Remarkable People. Ogródek Nilowy bardzo, bardzo znany zapach od Hermesa. Klasyka no po prostu świetne perfumy, ale także zapach którego jestem bardzo ciekawy, a jeszcze nie miałem okazji poznać, i mówię tutaj o przedostatnim flakonie. Jest to, chyba się czyta tą nazwę, frapą, tak mi się wydaje, eee, 1270 i również jest to zapach o tematyce alkoholowej. Czytałem o nim wiele naprawdę świetnych opinii, ale niestety nie dane było mi je poznać do tej pory. Świetna jakościowo kolekcja, pełna niszowych perfum, które uwielbiam i które chętnie zobaczyłbym w swojej kolekcji, ale zobaczcie na następne zdjęcie od tego samego właściciela. No i możemy tutaj zauważyć, że oprócz tego, że właściciel tej kolekcji jest fanem nut alkoholowych w perfumach, to jest również fanem marki Creed. Znajdują się tutaj wszystkie najbardziej znane, najbardziej docenione perfumy tej marki. Przepiękna kolekcja jeszcze w starych flakonach o pojemności 120 ml. Najbardziej niedocenianym zapachem marki Creed, o którym się nieczęsto mówi, a który uważam, że zasługuje na znacznie większą uwagę, to perfumy, które widzicie na środku. Jest to zapach Royal Oud. Jeżeli nie znacie, to sprawdźcie, naprawdę jest to świetny zapach. Jestem naprawdę ciekawy, czy zamierzasz powiększać swoją kolekcję o kolejne pachnidła marki Creed. Jeżeli tak, to jakie będą to zapachy? Ja chyba w następnej kolejności kupiłbym Pachnidło Krít Tabarom, moim zdaniem, są to świetne perfumy z nietypową nutą tytoniu, który jest zielony. Nie jest to taki typowy zapach tytoniowy, tylko jest to coś naprawdę oryginalnego. Jeszcze raz gratuluję, bardzo mi się podoba Twoja kolekcja. Nie jest może jakaś ogromna, rozwleczona na 100 zapachów, ale każdy z nich jest naprawdę dobry. Kolejna kolekcja i widzimy tutaj m.in. Jimmy Choo, Men Ice, także świetne letnie perfumy w postaci Diorum Colon, a także Mercedes bez Cologne. I tutaj się zastanawiam, czy zapach ten został wycofany, ponieważ taka informacja pokazywała się już kilka razy. E, potem pamiętam, że one znowu gdzieś tam się pojawiały, można było je zamówić. Nie wiem, jak jest teraz. Napiszcie proszę w komentarzach, e, czy Mercedes Benz Colon e, jest zapachem wycofanym. Jeżeli nie, to bardzo mnie to cieszy, bo jest to świetny zapach na lato. Po lewej stronie widzimy perfumy Yves Saint-Laurent Opium. E, jest to zapach typu Love or Hate. E, klasyka, męska klasyka widać, że właściciel kolekcji jest fanem tych zapachów. Po prawej stronie widzimy Jean Paul Gaultier Superman. Wydaje mi się, że jest to ten sam zapach, co Papaj, tylko w zmienionej butelce. Ponadto trzy zapachy marki Bentley, o których już nieraz mówiłem. I to, za co gratuluję właścicielowi kolekcji, to Givenchy Gentleman Only. Mówiłem o tych perfumach w swoim ostatnim materiale, gdzie pokazywałem Wam pachnidła, które moim zdaniem są totalnie niedoceniane i wśród nich znalazł się właśnie Givenchy Gentleman Only. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, sprawdźcie sami. Gratuluję, kolego, świetny gust. Kolejne zdjęcie tej samej kolekcji to Moskino Toy Boy, który od razu rzuca się nam w oczy. Są to perfumy, które bardzo lubię, często używam. Kolejne niedoceniane perfumy, moim zdaniem, Aqua DigiO Absolu. Nie często je widuję, a uważam, że oferują naprawdę dużo. Po lewej stronie widzimy trzy flakony Mansery. Pierwszego niestety nie widzę, nie wiem co to za zapach, ale jest tutaj również Udlemon Mint, którego uwielbiam, a także Red Tobacco, którego nie cierpię. Ale nie sposób odmówić tym perfumom e, parametrów. Jeżeli więc szukacie mega trwałego zapachu na zimę, to polecam, sprawdźcie Red Tobacco. Na zdjęciu w prawym dolnym rogu widzimy Discord Hewlett, ponadto klasyka czyli Terdermes. Te perfumy bardzo często pojawiają się w Waszych kolekcjach. No i kilka flakonów i Mijaki. Bardzo mnie to cieszy. Uważam, że jest to jedna z najlepszych marek, jakie możemy znaleźć w mainstreamie. Ostatnie zdjęcie wchodzące w skład tej kolekcji to zapachy, które przed chwilą omówiłem, ale wraz z pachnidłami damskimi, przypuszczam, że partnerki. Gratuluję. Naprawdę posiadacie świetny perfumowy zbiór. Całe mnóstwo genialnych perfum. Podejrzewam, że na każdą okazję. Kolejna kolekcja, i pewnie większość z Was od razu zwróciła uwagę na Muglery, które chowają się z tyłu, ale jest tutaj naprawdę Całe mnóstwo świetnych perfum, e, m.in. Midnight in Paris, który został już wycofany. E, moim zdaniem jest to jeden z najpiękniejszych flakonów męskich. Jest to miks zapachów mainstreamowych z niszowymi. E, widzimy tutaj flakony Montal, Mansery, m.in. Jardin Exclusive, e, znowu Oud Lemon Mint. Jest również Baccarat Rouge e, w wersji Extract. No naprawdę, świetne, świetne jakościowo pachnidła, felmarin, który moim zdaniem jest najlepszym zapachem o tematyce morskiej i wiele, wiele innych chociażby dwa flakony Victor and Rolf Spice Bomb, ee, Memo African Leather, świetna skóra z szafranem. Myślę, że każdy z nas mógłby tutaj znaleźć coś dla siebie i przygarnąć kilka flakonów z tej kolekcji dla siebie. Widzimy tutaj również perfumy Parfum z Demarli e, jest również kolejne pachnidło, typowo skórzane, które często polecam na swoim kanale, e, mianowicie i w prawym dolnym rogu. Jest również Kryt Original Santal, którego fanem nie jestem, e, ale wiem, że bardzo wiele osób docenia to pachnidło. Z perfum niszowych widzimy również dwa zapachy Kiliana, ale dopiero teraz zauważyłem Victor and Rolf Antidote w pierwszym rzędzie są to perfumy, które również zostały już wycofane. Jest to zapach poszukiwany przez koneserów. No i zobaczcie jeszcze na osobne zdjęcie perfum Muglera. Wygląda to naprawdę przepięknie. Niestety w tym tygodniu dobiegła nas smutna wiadomość o śmierci twórcy. Ja do tych perfum zawsze będę miał ogromny sentyment, ponieważ moja perfumowa przygoda zaczęła się właśnie od. Gwiazdki Muglera. Dwa flakony Ultra Zest. Myślę, że jest to coś, o czym marzy wielu perfumaniaków. Kolego, poczekaj jeszcze chwilę, gdy je sprzedaż. To, to za równowartość tych dwóch flakonów będziesz mógł sobie kupić kawalerkę. Kolejna kolekcja należy do wielbiciela marki Hermes i widzimy tego po ilości flakonów z tego domu mody. Oprócz tego widzimy dwa zapachy od Guerlain z serii L'Homme Ideal, czyli Parfum oraz Ekstrem. Obydwa bardzo wysoko cenię. Widzimy również Tom Ford Noir Extreme. Świetna kolekcja, która może nie jest zbyt duża, natomiast zróżnicowana, i jestem pewien, że że sprawdzi się na każdą okazję. Rzućmy okiem na ostatnią już dzisiaj kolekcję. Znajduje się tutaj naprawdę kilka bardzo fajnych klasyków, jak chociażby Versace Dreamer czy Lalique Encre Noir, o których mówiłem już dzisiaj kilkukrotnie. Również perfumy Bentley'a, które uwielbiam. Jest także Versace Pour Homme, pachnidło, które genialnie sprawdza się dla osób, które Szukają perfum uniwersalnych. Po prawej stronie widzimy dwa zapachy, które można już traktować chyba jako artefakty. Są to bardzo cenne zdobycze i mówię tutaj oczywiście o Gucci Pur Om 1, czyli genialny zapach drzewny. Perfumy już dzisiaj nie do dostania. Ich cena to około 1000 zł za 100 ml. Z kolei Gucci Pur Om 2, który znajduje się poniżej, to świetne perfumy. Herbaciano cynamonowe, także już dzisiaj nie do dostania. Jest tutaj również Armani Code, czyli mój perfumowy koszmar, zapach, po którym dostaję natychmiastowej migreny. Lewa strona to z kolei kilka perfum, których nie znam, natomiast Rasasi Egra, którą widzimy w czarnym flakonie, to jeden z pierwszych udanych klonów Green Irish Tweed. To, co podoba mi się najbardziej w tej kolekcji, to fakt, że poza dwoma zapachami od Gucci, które są już niedostępne, a ich ceny bywają astronomiczne, kolekcja ta to zbiór Kilku sprawdzonych klasyków wraz z zapachami troszkę tańszymi, i myślę, że jest to e, dowód na to, że aby pachnieć świetnie, e, nie trzeba wydawać fortuny na perfumy. Dlatego gratuluję ci, kolego kolekcji, bardzo mi się podoba. No, może poza Armani Code, który wywołuje u mnie natychmiastowy ból głowy, e, uważam, że posiadasz świetny zbiór perfum. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli wytrwaliście do końca, zostawcie proszę łapkę w górę dla lepszego zasięgu filmu i napiszcie, proszę, w komentarzach, która kolekcja zrobiła na Was największe wrażenie? Ja już się z Wami żegnam, do następnego razu, cześć!